Denisa, co to właściwie jest? Dzień dobry, bardzo mi miło. Jestem z EG Instytutu. To jest metoda EG Biofeedback w formie gry. Tu można poprawiać swoje funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentrację, lepiej polepszać swoje uczenie się, poprawiać swoje wszystkie funkcje poznawcze i obniżać stres. Bo stresem cierpi 70% Polaków. Stres jest bardzo niebezpiecznym czynnikiem dla naszego zdrowia i prawie każdy, kto pracuje, a pani w tej chwili jest bardzo skupiona. Zaraz zobaczymy właśnie, bo jak to działa? Co tu widzimy, proszę. Tutaj to jest biofeedback, który porównuje pracę, naszą czynność bioelektryczną mózgu, pracę dwóch mózgów, dwóch grających. My tutaj z Radkiem postaramy się je zaprezentować. I państwo staracie się nawzajem od siebie nauczyć te najlepsze fale mózgowe, czyli tutaj staramy się pokazać koncentrację i naszą twórczość. Tu widać, co się dzieje właśnie z naszą koncentracją i poziomem stresu. Wasza koncentracja i twórczość jest tutaj na maksa. Jesteście obaj super skoncentrowani i super pracujecie. A oczywiście porównuje się stres, bo stres to są fale mózgowe, które są najbardziej energochłonne w ogóle. Radek, zaczynamy w takim razie eksperyment. Czyli w tym momencie właśnie siłą woli. Siłą woli państwo tylko za pomocą pracy swojego mózgu. Tak? Tu można się tego praktycznie nauczyć, bo stres jest nauczony i tu możemy się oduczyć na biofeedbacku. No właśnie. Na biofeedbacku takim profesjonalnym, który wprowadziliśmy w roku 99 do Polski, można w ogóle zobaczyć falę swojego stresu, ale również falę swojej pamięci, fale kreatywności, fale mózgowe, ale również fale, które odpowiadają za naszą wiarę w siebie, w to, Pani że się Denisa, dobrze dlaczego czuję. Ja przegrałam? Pani była bardzo skoncentrowana, nawet bardziej od pana. O czym świadczy tutaj na środku, środkowy monitorek. Która? Ale to jest pani tutaj wykres, a to jest pana. Czyli ja byłam czerwona. Pani była maksymalnie skoncentrowana, ale miała pani wyższy stres. Czyli jestem zestresowana. Bo i ale tu przy biofeedbacku nikt nie przegrywa i nikt nie wygrywa, bo się uczymy od naszego... Ale ja żądam powtórki, Radek. Raz jeszcze. Zapraszam.